Dzień dobry, witam Was na kanale Czytam, bo lubię i opowiem dzisiaj o książkach, które zabrały mnie w dalekie i fascynujące podróże. Pierwszą podróż odbyłam w czasie. Cofnęłam się o 100 lat. Wybrałam się do III Rzeszy wraz z Julią Boyd. Książka nazywa się Wakacje w III Rzeszy. Jest to książka z dziedziny literatury faktu. Autorka tej książki zebrała wszelkie dostępne relacje, sprawozdania, listy, publikacje prasowe dotyczące wrażeń z pobytu w III Rzeszy. Autorami tych wrażeń są bardzo różni ludzie. Są to dyplomaci, którzy przebywają w Niemczech, są to ich żony, sportowcy z olimpiady w Berlinie, studenci, młodzi ludzie zafascynowani bogatym towarzyskim życiem Berlina lat 20. Także nie mamy tutaj jednego spójnego wątku, lecz odrębne wrażenia różnych ludzi. I są to ludzie, którzy znajdują się w ważnym momencie historycznym, ale nie mają o tym najmniejszego pojęcia. Przede wszystkim interesuje ich kraj, który dźwiga się po I wojnie światowej oraz różnych konsekwencjach, które wynikały dla Niemiec po zakończeniu wojny. Są to ludzie zafascynowani na przykład muzyką, bo przyjeżdżają na festiwale muzyczne i mimochodem zauważają zmiany, które zaszły w tym kraju. Te zmiany niektórych niepokoją, ale większość osób tak naprawdę podchodzi do nich bardzo pobłażliwie. Samego Hitlera traktują jako takiego oszołoma, któremu przejdzie, którym nie ma się co martwić, śmieszna osóbka, która mocno i dużo krzyczy. Możemy się dziwić, dlaczego nie byli tacy niespostrzegawczy, ale tak naprawdę bardzo ciekawe jest spojrzenie na ważny okres historyczny z punktu widzenia zwykłego człowieka. Tak naprawdę niewiele zapowiadało tragedię, która miała nastąpić kilka lat później. Jedynym zastrzeżeniem, które mam do tej książki, jest fakt, że to się dosyć słabo słuchało. Z tego względu, że, tak jak mówiłam, są to relacje wielu osób i nie ma jakiegoś jednej spójnej linii. Ale być może lepiej się to czyta, ale myślę, że musicie już to sami sprawdzić, bo ja książkę wysłuchałam. Kiedy wróciłam z III Rzeszy, postanowiłam wybrać się w podróż w kokpicie pilota. Książka pod tytułem Pilot ci tego nie powie wpadła w moje ręce zupełnie przypadkiem. Otóż miałam wolne uszy, zajęte ręce i postanowiłam, że coś posłucham. No i to była pierwsza, która mi tam wpadła w oko na Legimi i zaczęłam jej słuchać. Licząc na to, że dowiem się wielu ciekawych faktów dotyczących awiacji, podróżowania, pracy pilotów. Jak się okazało, pilot, który napisał tę książkę, prowadzi również bloga, którym odpowiada na wiele pytań przesyłanych przez jego czytelników. Także ma dość dobrą orientację w tym, co interesuje zwykłego czytelnika, zwykłego człowieka. Okazało się jednak, że książka ma dużo ziemniaczków, mało mięska. To znaczy, dużo fragmentów było dość nudnych, zwłaszcza początkowe rozdziały nie były zbyt fascynujące. Autor opowiada w nich bowiem o swojej dziecięcej fascynacji lotnictwem. Opowiada o tym, jak rozpoznać różne typy samolotów, patrząc na jakieś tam elementy konstrukcyjne tych samolotów. Szczegółowo opowiada o lotniskach, które zwiedził oraz ich funkcjonalności. No nie było tam nic fascynującego. Podobnie końcówka książki. W końcówce książki na przykład bardzo długo i szczegółowo rozprawia o logotypach różnych linii lotniczych. Natomiast sam środek tej książki jest to coś, co może nas zainteresować, czyli opowieści o pracy w linii lotniczej, różne ciekawostki dotyczące przyczyn katastrof lotniczych oraz sposobów ich zapobiegania, pracy lotniska, wyjazdów służbowych itd. To było bardzo ciekawe. Także moim zdaniem pierwsze rozdziały do przelecenia a propos latania, a reszta naprawdę do przeczytania z uwagą
ponieważ znajdziemy tam dużo rzeczy, które myślę odpowiedzą nam na nurtujące nas pytania dotyczące pracy pilotów. Kolejna książka zabrała mnie jeszcze dalej. Jest to książka, którą mam tutaj pod ręką. Nie mamy pojęcia. I opowiada o tajemnicach wszechświata. Jest to książka, którą wybrali mi moi followersi na Instagramie, kiedy kiedyś pokazałam moją biblioteczkę i zapytałam się, co mam teraz czytać. I akurat, spójrzcie, grzbiet tej książki był mocno widoczny i powiedzieli, nie mamy pojęcia. No więc zaczęłam czytać tą książkę Nie mamy pojęcia, aczkolwiek ja nie mam wykształcenia ścisłego, ale interesują mnie rzeczy związane z kosmosem, z wszechświatem, z tajemnicami wszechświata i tak dalej. Więc dlatego też ją miałam na półce. To nie był przypadek. I powiem Wam tak, jest to książka najeżona mnóstwem wyrazów, które są bardzo trudne i niezrozumiałe. Tam wiecie, hadrony, bozony, neutriny, liczby, których ludzki umysł nie jest w stanie objąć. Ale odpowiada na, a przynajmniej stara się odpowiedzieć na takie pytanie, jak na przykład, czym jest czas, czy jesteśmy sami we wszechświecie, co to jest ciemna materia, ile jest wymiarów i tak dalej. I powiem Wam tak, że jeżeli czegoś nie zrozumiałam, a oczywiście nie wszystko zrozumiałam, to wcale się nie martwiłam, ponieważ autorzy dochodzą tutaj bardzo często do takiego wniosku, iż najtęższe umysły tego świata również o wielu rzeczach nie mają pojęcia. Tak czy owak, książka była ciekawa, otworzyła mi oczy na pewne kwestie, więc jeżeli interesuje Was właśnie przestrzeń i świat, który nas otacza, zachęcam, warto się z nią zapoznać, aczkolwiek ostrzegam, że autorzy mają dość specyficzne poczucie humoru. Na przykład różne kwestie starają się wyjaśnić łopatologicznie, na przykład za pomocą pawianów pływających w basenie przydomowym. No, nie wiem, czy to było aż takie śmieszne, aczkolwiek no, widać, że się panowie bardzo starali. I kiedy tak sobie latałam po tej przestrzeni kosmicznej, padł cios kończący. Cios kończący Mariusza Czubaja. Jest to kryminał. Ostatnia część, prawdopodobnie ostatnia, chyba że pan Czubaj zdecyduje się dopisać coś jeszcze, serii o profilerze Rudolfie Hańcie. Hańc jest w tej części już na emeryturze, jak zwykle pogrążony w depresji, ale wpada na trop pewnej sprawy, którą czuję, że powinien rozwiązać dla uczczenia pamięci swojej przyjaciółki. I wpada tutaj na trop mordercy, który jest takim samotnym mścicielem, który zabija osoby, które na tą śmierć zasłużyły. Aczkolwiek robi to oczywiście bezprawnie, bo nikt nie ma prawa wymierzać sprawiedliwości samodzielnie. I powiem Wam tak. Jest to kryminał dla tych, co lubią krótko i na temat. Tutaj nie ma miliona wątków pobocznych, tutaj nie ma scen niepotrzebnych, idziemy prosto do celu, aczkolwiek wcale nie jest proste wskazanie, kto jest mordercą. To nie jest tak, że ta książka jest tak banalna, że od razu powiemy, aha, po 30 stronach to na pewno będzie ten. Absolutnie nie. Ale, jak zresztą widzicie, ona nie jest bardzo gruba. Nie ma tutaj takiego lania wody. Jest to konkret dla konkretnych ludzi. Mnie się bardzo podobała i bardzo ją polecam. Tak więc, polataliśmy sobie. I to by było na tyle. Zapraszam następnym razem. A w następnym odcinku, w następny wtorek, będziemy otwierać kolejne przesyłki książkowe, które do mnie dotarły. Zapraszam Was już teraz. I do zobaczenia. Pa, 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 pa.